Dzień dobry kochane, dzisiaj porozmawiamy o niezbędnych kosmetykach latem. Co należy zabrać podczas urlopu, czego absolutnie nie należy stosować, jakie zasady obowiązują podczas wyjazdu, czyli taki właśnie niezbędnik wakacyjny. Zaczynamy od numeru uno, najważniejszego punktu w pielęgnacji podczas wyjazdu. Bez względu na to, czy wybieracie się na tygodniowy wyjazd, czy są to dwa tygodnie, miesiąc, a może i dłuższe wojaże, to absolutnie, bezwzględnie miejsce musi mieć ochrona przeciwsłoneczna. I to odpowiednia. Nie tylko byle, jakie nałożenie filtrów, i dziękuję bardzo, wychodzimy na zewnątrz. Tylko w jaki sposób to zrobić? Po pierwsze, niejednokrotnie pytałyście mnie, kiedy te filtry mają mieć miejsce w naszej pielęgnacji. Pamiętajmy, filtry są ostatnim punktem pielęgnacyjnym. To oznacza, że po umyciu twarzy, stonizowaniu, nałożeniu poszczególnych preparatów, czyli mamy tam na przykład tonik, esencję, serum, jeżeli dla kogoś to jest za dużo, to możemy w tym momencie tylko nałożyć tonik i już krem pielęgnacyjny, bądź ewentualnie tonik i ultralekką emulsję w przypadku ser mocno przytłuszczających się i następnie po wchłonięciu tych wszystkich preparatów Odczekujemy chwilę i nakładamy preparat z filtrem. Bardzo ważna uwaga, jeżeli lubicie jeszcze na to położyć jakikolwiek krem koloryzujący, krem BB czy po prostu makijaż, to w tym momencie odczekujemy całe 10 minut. W tym czasie skóra scali się z filtrami przeciwsłonecznymi i nie będzie takiego ryzyka starcia. Ale tu też bardzo zachęcam, żebyście krem BB czy po prostu podkład nakładały gąbeczką i wklepywały, aniżeli przesuwały palcami po skórze, bo jednak, niestety, filtry są bądź co bądź, ale bardzo wrażliwe właśnie na tarcie i zdejmujemy nawet połowę ochrony przeciwsłonecznej. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o filtrach, to stworzyłam osobny materiał, ochrona UV, i tam dokładnie macie też nie tylko. Punkt po punkcie, w jaki sposób postępować z filtrami, ale oczywiście przykłady, też naprawdę moich takich perełek ochronnych dla każdego. To jest punkt pierwszy, jeżeli chodzi o nakładanie filtrów. Ale teraz, jeszcze bardzo ważna rzecz, też wspominałam oczywiście o tym odcinku, ale tutaj o ochronie UV, ale tu też muszę jeszcze to powiedzieć. Reaplikacja filtrów musi się odbywać co dwie godziny, nawet jeżeli nie korzystacie z kąpieli w morzu, basenie, jeziorze, to nie zwalnia Was z tego, żeby tych filtrów nie dołożyć. Bardzo ważne jest też to, żeby troszeczkę tę skórę odświeżyć, żeby nie nagromadziły się te filtry w nie wiadomo jakiej ilości, czyli przykładamy ręcznik papierowy, chusteczkę, możemy spryskać delikatnie skórę twarzy, szyi, i dekoltu wodą termalną, łagodną, osuszyć ponownie i dopiero dołożyć krem. Z filtrem. Po każdym wyjściu z morza, basenu, czy właśnie po kontakcie z wodą, pamiętajmy też o tym, że reaplikacja filtrów też musi nastąpić, nawet jeżeli nie minęły te właśnie dwie godziny. Tu mamy podstawy, i tak jak mówię, tutaj jest to niezależne od długości trwania urlopu. Kolejna rzecz, coś, co musicie, czyli macie preparat z filtrem do twarzy i ciała, to są dwa kosmetyki, a teraz już zatrzymamy się właśnie przy pielęgnacji twarzy. Co musi absolutnie być tutaj w niezbędniku? Trzy preparaty: olejek myjący lub mleczko, bądź balsam oczyszczający, żel myjący lub pianka oraz tonik. To są trzy niezbędne kosmetyki i nie ma mowy w ogóle, żeby się to żeby się nie zawarło w Waszej kosmetyczce. Dlaczego? Już tłumaczę. Takie oczyszczanie jest bardzo potrzebne skórze, bo pamiętajmy, ten pierwszy etap demakijażu, podczas którego wydaje nam się, że my głównie usuwamy właśnie makijaż, kosmetyki kolorowe, to to jest bardzo ważny etap dla usunięcia filtrów przeciwsłonecznych. One nie są tak łatwo, bym powiedziała, zmywalne, takie łatwo usuwalne. Inaczej byłoby tak, że dosłownie wystarczy się odrobinę gdzieś tam już dotknąć i już nie mamy ochrony. One są oczywiście narażone na tarcie, ale tu w tym wypadku podczas oczyszczania może być tak, że będą zalegały po prostu też na tej naszej skórze. Dlatego mleczko, czy balsam, czy olejek myjący są potrzebne, żeby je rozpuścić, bo większość filtrów przeciwsłonecznych są rozpuszczalne w tłuszczach. Czyli musi być ten pierwszy etap makijażu bardzo, bardzo ważny. Następnie mamy żel myjący, czyli tutaj dodatkowo jeszcze domywamy już. Yy, Rzeczy, które pozostały na naszej skórze, i resztki filtrów, i pot, i łój, nagromadzony kurz, pył to wszystko, co się nagromadziło podczas całego dnia. To jest bardzo ważne, czyli mamy kolejny preparat, no i oczywiście po kontakcie z wodą nasza skóra wymaga przywrócenia neutralnego pH. Nawet jeżeli stosowałyście bardzo delikatny produkt oczyszczający, który tego, tego pH nie zaburza, ale jednak zawsze woda ma nieco bardziej zas zasadowy odczyn, to jest potrzeba, żeby tutaj tę skórę stonizować. Pamiętajcie, że tonik nie tylko ma za zadanie przywrócić neutralne pH skóry, skóry, ale dodatkowo jeszcze ma za zadanie nawilżyć. Im skóra lepiej nawilżona, tym mniejsza skłonność do podrażnień, do przenikania też substancji, tym większa z kolei, tu mamy mniejsza skłonność do podrażnień, a lepsze przenikanie substancji aktywnych, substancji nawilżających, mniejsza skłonność do powstania rumienia, do przegrzania. Tutaj zdecydowanie taka skóra, będzie lepiej chroniła się przed słońcem. Czyli ten tonik jest nieodzowny, i tu absolutnie. Co też ważne, jeżeli chodzi o niezbędnik wakacyjny, wybieramy preparaty neutralne. Wiadoma sprawa, że chcemy jak najbardziej zaoszczędzić miejsca w naszej kosmetyczce, czyli wybierzcie sobie taki żel i taki tonik, który będzie nadawał się i wieczorem i rano. Jeżeli macie możliwość, oczywiście zastosowania. Dwóch różnych preparatów na rano i dwóch różnych na wieczór, czyli na przykład macie cerę problematyczną bądź bardziej przetłuszczającą się i wasza skóra wymaga potraktowania troszeczkę intensywniejszymi kosmetykami, na przykład z bardzo delikatnymi kwasami. One mogą być zabrane na urlop, ale tutaj, tak jak mówiłam, ja Wam chcę tę kosmetyczkę dzisiaj uszczuplić. W związku z tym, generalnie ograniczamy się do jednego rodzaju kosmetyków na rano i na wieczór. Bardzo ważna kwestia. Chodzi o to, żeby te kosmetyki nadały się do zastosowania rano, że jak wychodzicie na zewnątrz, gdzie jest duże nasłończe i niewysoka temperatura, to nie macie wątpliwości, czy nie będzie tutaj jakiegoś takiego y, y, zakłócenia w kwestii właśnie kontaktu ze słońcem. Zwróćcie na to uwagę. Tu odnoszę się do mojego odcinka z kolei o substancjach nawilżających. Każdy tam z zaproponowanych kosmetyków absolutnie nadaje się na wyjazd. Oczywiście dzisiaj te kosmetyki też będą przedstawione i będą co bardzo ważne, może powinnam to już właściwie o tym wspomnieć we wstępie. Będzie w oparciu o schematy pielęgnacyjne, tak? Czyli tutaj dostosowany każdy niezbędnik do poszczególnego schematu i co bardzo ważne, te preparaty też będą już ujęte właśnie w waszych schematach letnich. Idziemy dalej. Czyli mamy tak. Dwa preparaty do twarzy i ciała ochronne. Trzy preparaty do mycia, czyli mamy pięć preparatów. Oczywiście zachęcam, jeżeli to jest krótki wyjazd, przelejcie sobie w małe buteleczki, będzie Wam łatwiej po prostu to zapakować. Kolejna rzecz, lekkie nawilżanie. Tu zdecydowanie latem, podczas takich właśnie wycieczek, sprawdzają się bardzo lekkie formuły emulsyjne, żelowe. I jeżeli chcecie się ograniczyć do tylko jednego preparatu, to zachęcam Was do tego, aby to właśnie była albo emulsja, albo jeżeli przy Waszej na przykład przetłuszczającej się skórze wystarcza tylko i wyłącznie serum nawilżające, to też jak najbardziej może zastąpić w tym momencie krem, bo przecież zaraz dołożycie krem z filtrem i będzie on reaplikowany kilkakrotnie w ciągu dnia. Czyli lekki preparat nawilżający, ale też taki, który będzie nadawał się również na wieczór, tak, żebyście go mogły stosować i rano, i. Wieczorem, czyli mamy szósty kosmetyk. To jest również bardzo, znaczy to jest bardzo ważny punkt programu, bo nie, proszę, nie pozostawiajcie skóry bez takiego nawilżenia. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że sam, sam krem z filtrem wystarczy. To nie do końca to tak wygląda, chyba że faktycznie ten krem z filtrem ma takie bogactwo jeszcze substancji aktywnych, nawilżających, łagodzących, antyoksydacyjnych, że on wystarcza już za wszystko. No to wtedy, tak czy siak, musicie wziąć jakiś preparat na wieczór nawilżający. To jest bardzo potrzebne. Nie zostawiajcie waszej skóry, nawet jeżeli wydaje wam się, że na teraz bardziej się błyszczy, że bardziej się przytłuszcza, że na nic nie potrzebuje wieczorem. To jest ogromny błąd, bo napędzacie pracę gruczołów łojowych. Wy musicie w taki sposób Oszukać, taki oszukańczy sposób, właśnie poskromić te gruczoły łojowe. Jak nałożycie preparat delikatny wieczorem, łagodzący, to te gruczoły łojowe właśnie będą sobie tak spokojnie działały i nie będą następnego dnia wyrzucały jeszcze więcej łoju. Tu, będąc przy nawilżaniu i takim łagodzeniu, proponuję Wam też zabrać, jeżeli to jest szczególnie na przykład jednotygodniowy wyjazd, chociaż jedną maskę w płachcie. Nie zajmuje nic miejsca w kosmetyczce, a potrafi uratować naprawdę niejedną kryzysową sytuację, gdy skóra będzie przegrzana. Jakakolwiek maska łagodząca, nawilżająca, ona się świetnie sprawdzi, i tu gorąco polecam. Kolejna sprawa. Jeżeli macie troszeczkę dłuższy wyjazd, ponad tygodniowy, bo tu właśnie jeszcze bardzo ważne. Jeżeli macie tygodniowy wyjazd, porzucamy wszelkie kwasy, retinole. Tu absolutnie nie ma potrzeby zabierania, nic przez tydzień się nie stanie. Natomiast jeżeli wyjazd już jest dwutogodniowy lub dłuższy, to szkoda by było robić taką przerwę, szczególnie w przypadku retinolu. Kwasy jeszcze możecie zostawić, to tam nic się nie stanie, bo wiecie, że nie trzeba budować tolerancji. Natomiast jeżeli tak długo trwała Wasza tutaj praca, yy, przyswajanie tej skóry, właśnie yy, tolerowanie tego retinolu, to szkoda by było robić taką przerwę. Jeżeli zrobiłyście to wcześniej, z taką świadomością robię przerwę na lato. Bardzo proszę. Natomiast, jeżeli dotychczas stosowałyście, nie ma sensu porzucać retinolu, tylko go kontynuujemy. Czyli zabieramy ten retinol już na ten właśnie dłuższy wyjazd i aplikujemy. Możemy aplikować troszeczkę rzadziej, niekoniecznie dwa razy w tygodniu, a na przykład raz, jeżeli czujecie, że wasza skóra po prostu byłaby przeciążona, bądź są takie trudne warunki atmosferyczne. Że jakoś y, jej troszeczkę jest nie po drodze, no to wtedy reaplikujemy troszeczkę rzadziej bądź tutaj też odnoszę do mojego filmu o retinolu, stąd z całą, z całą świadomością stworzyłam Wam właśnie cały cykl y, tutaj pielęgnacji skóry w ciągu lata z różnymi preparatami, żebyście mogły do nich się teraz odnosić. I teraz, żebym tu wam nie musiała tego wszystkiego powtarzać. Natomiast jeden ważny punkt, który też znajdziecie w tamtym filmie. Możecie stosować krótką retinizację, czyli nakładać preparat z retinolem na pół godziny, po pół godzinie zmywać buzię i już nakładać tylko preparat nawilżający. Jeżeli czujecie, że jest takie ryzyko, że jak zostawicie ten retinol na noc, to będzie za dużo dla niej, bądź nałożyć najpierw preparat nawilżający, poczekać chwilkę do wchłonięcia się i nas, następnie nałożyć preparat z retinolem. Dwa sposoby, które zmniejszają ryzyko wystąpienia działań takich niepożądanych. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o peeling. Czy będzie to peeling z enzymami, czy będzie to peeling kwasowy przy tym dłuższym wyjeździe? Tak jak powiedziałam, jeżeli odstawicie, to też nie będzie jakiejś wielkiej szkody, natomiast ta skóra na pewno będzie troszkę bardziej szorstka, więc proponuję zabrać ze sobą delikatny, właśnie peeling albo enzymatyczny, albo z delikatnymi kwasami, z glukonalaktonem, czy z kwasem laktobionowym i zastosować go raz w tygodniu. Bardzo ważna sprawa, jeżeli wasza skóra była przegrzana w ciągu dnia, no to wtedy tego nie róbcie, bo rzeczywiście ta skóra wymaga troszeczkę regeneracji. Spróbujcie następnego dnia troszeczkę unikać tego słońca, bądź tak jak wspominałam Wam już niejednokrotnie o kapeluszu z dużym rondem i dopiero po takim dniu, gdy widzicie, że ta skóra odtojała, możecie peeling wykonać. Chyba, że faktycznie będzie to peeling z kwasem laktobionowym bądź z glukonalaktonem, to one jeszcze złagodzą ten rumień. Tutaj troszeczkę jest ryzykowna sprawa z enzymami, bo skóry różnie reagują na enzymy, tak? właśnie wbrew pozorom lepiej zareagują na glukonolakton czy kwas laktobionowy. Czyli tutaj zabieramy ten delikatny peeling i warto właśnie po peelingu nałożyć maskę w płachcie, bądź maskę nocną. Ale maska nocna z reguły już jest w jakimś opakowaniu, chyba, że przełożycie do małego pudełeczka. Też zaoszczędzi Wam miejsce. I teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli po powrocie, jeżeli po powrocie właśnie już jakby z tego całego urlopu. Zauważycie, że skóra jest zmęczona słońcem, że jest zaczerwieniona, to uwaga z powrotem do naturalnego rytmu w naszej pielęgnacji. To jest bardzo ważne, żeby na chóra do tego nie wracać, tak? Czyli miałyście tygodniowy, dwutygodniowy wyjazd, albo nawet, właśnie tak jak mówię, jeszcze dłuższy, tam stosowałyście delikatniejszą pielęgnację. Chcecie wrócić do całego cyklu. Mm -mm. Cały tydzień odczekujemy, obserwujemy uważnie skórę. Jeżeli przesadziłyście ze słońcem i teraz zaczyna schodzić ta opalenizna, bądź niestety się złuszczać, to musimy cały ten cykl przejść. I tu odnoszę z kolei, do odcinka o naruszonej nawet wtedy barierze hydrolipidowej, który ukazał się już w styczniu. Tam macie AZTS i naruszona bariera hydrolipidowa, jeżeli ta skóra była taka bardzo mocno podrażniona. Natomiast, jeżeli jest tylko delikatnie przesuszona, zaczerwieniona, to te substancje nawilżające odcinek o substancjach nawilżających łagodzących latem w zupełności Wam wystarczy. Obejrzyjcie go dokładnie, i tam też będziecie wiedziały, co zrobić. Czyli tydzień to jest taki czas ochronny po powrocie z wojaży kiedy możemy wrócić do naturalnego rytmu w naszej pielęgnacji. Czego absolutnie nie robimy podczas wyjazdu, czego absolutnie unikamy. Żeby nigdy wam do głowy nie przyszło, żeby nałożyć jakikolwiek preparat z kwasami czy jakikolwiek peeling rano. To jest największy błąd, jaki możecie poczynić, bo na przykład było tak. Wieczorem już byłyście za bardzo zmęczone, rano wstajecie, a to skóra jest jakaś taka lekko szorstka. Może coś się dzieje wyjątkowo, wyjątkowego w ciągu dnia i chciałybyście wyglądać bardziej świetliście, choć na urlopie ogólnie się świetnie wygląda, ale generalnie, coś Wam przyszło do głowy. To najlepszym wyjściem z sytuacji jest nałożenie w tym momencie maski w płachcie, ale nie poprzedzamy peelingiem. Absolutnie. Nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek złuszczaniu rano. To jest najważniejsza rzecz. A już tym bardziej żadnego retinolu. Wiecie doskonale, ja to zawsze zresztą tu dzwonię na każdym kroku, że preparaty z retinolem nakładamy, czy z retinalem, tak? Nakładamy tylko i wyłącznie wieczorem. Preparaty z kwasami stosujemy tylko i wyłącznie wieczorem. Macie kompletny odcinek o kwasach latem. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Druga rzecz tyczy się również skóry ciała. Też będziecie miały osobny odcinek o pielęgnacji skóry ciała latem. Natomiast tutaj jeszcze napomknę, żeby Wam nie przyszło do głowy, żebyście sobie nie zrobiły jakiegoś peelingu rano. Nic gorszego. Macie jak w banku, że skóra zareaguje nie tylko podrażnieniem, zaczerwienieniem, ba, nawet może się pojawić fotouczulenie. Nawet jeżeli dotychczas nie miałyście takich doświadczeń, to żebyście się nie zdziwiły, jak nagle, szczególnie w okolicach przedramion, pojawi się jak właśnie wysypka w postaci takiej drobnej kaszki, tak? czyli taka pokrzywka kontaktowa. Kolejna sprawa, jeżeli stosowałyście dotychczas retinol na ciało, możecie to zrobić jak najbardziej, to też w odcinku o retinolu latem mówiłam. Możecie stosować, szczególnie podczas tych dłuższych wycieczek, tylko ważna sprawa, szczególnie jeżeli stosowałyście na przykład na górne partie ramion, to znowu albo stosujemy tu krótką retinizację, albo lepiej nawet, Nałożyć retinol na preparat nawilżający, na delikatny balsam łagodzący, tak. Uwaga tutaj szczególnie w, na właśnie tych okoli, w okolicach kości obojczykowych, nie róbcie tego. Tu są właściwie takie punkty niechronione. To jest tak delikatna skóra, że ona momentalnie zareaguje. Jeżeli nałożycie tego retinolu szczególnie za dużo, to w tym momencie macie właśnie to zaczerwienienie na dekolcie. Także bardzo ważna uwaga. Kolejna też ważna rzecz, będąc już przy ciele, weźcie ze sobą delikatny balsam łagodzący, najlepiej bez zapachowy. Balsam oparty o, właśnie na alantoinie, na pantenolu. Warto mieć ze sobą piankę taką na poparzenia posłoneczne, możecie ją wszędzie zapakować. Ja wiem, to troszeczkę gdzieś tam miejsca wam zabierze, ale to też jest ważne, żebyście miały taki kosmetyk SOS, który to ciało przegrzane ukoi. Kolejna kwestia, jeszcze dotycząca ciała, czego absolutnie należy unikać latem. Żeby Wam nie przyszło do głowy, że przed wyjściem na zewnątrz rano spryskujecie się jakąś wodą perfumowaną, wodą zapachową czy wodą toaletową. Chodzi o to, żeby tam nie było substancji zapachowych opartych na olejkach eterycznych. Najgorsza rzecz jaką możecie zrobić, macie jak w banku, że pojawią Wam się przebarwienia, podrażnienie lub reakcja alergiczna. Często skarżycie się właśnie po lecie, niejednokrotnie obserwowałam moje klientki, które na przykład miały przebarwienia tutaj na szyi. Nawet nie tyle, że przebarwienia, ale taką nierównomiernie, nieładnie rozprowadzoną, znaczy rozprowadzoną, umiejscowioną opaleniznę. Mogą się pojawić również odbarwienia, nie tylko przebarwienia. Takie przebarwienia są bardzo trudne do zlikwidowania. Nastąpiły w chwilę, dlatego że olejki eteryczne, już tłumaczyłam to niejednokrotnie, nie lubią kontaktu ze słońcem. One bardzo silnie uwrażliwiają skórę. Czyli takie rzeczy stosujemy tylko i wyłącznie wieczorem. Ja wiem, że zapachy cudownie się kojarzą z urlopem, uwielbiam jak najbardziej to robić, ale nie spryskujemy się rano. Będziecie sobie kojarzyły bardzo mile wieczory, ale rano unikamy takich rzeczy. Chyba, że znajdziecie jakąś mgiełkę odświeżającą, która naprawdę ma opatentowane substancje zapachowe, które mogą być zastosowane na słońce, i rzeczywiście producent tutaj o tym też mówi. Ale ważne, zwróćcie uwagę, czy na przykład nie macie takich substancji zapachowych jak geraniol, linalul. To bardzo często jest właśnie obecne w ingredients, czyli w składzie. Jeżeli coś takowego jest, to nie może być stosowane na słońcu, bo naprawdę w tym momencie macie tutaj bardzo duże ryzyko podrażnienia skóry. Także o tym pamiętajcie, żeby Wam to nie przychodziło do głowy. Nawet jeżeli będziecie siedziały w cieniu i lubicie się gdzieś tam odświeżyć, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Hmm? Kolejna rzecz. Tutaj odnoszę do Waszych schematów pielęgnacyjnych. Jak to ugryźć przed wyjazdem, jeżeli macie w schemacie, nadal stosujecie retinol i kwasy, i macie w schemacie, na przykład w poniedziałek wieczorem stosujecie retinol, w środę stosujecie kwasy, a w piątek wieczorem stosujecie znowu retinol, i zakładamy, że wyjazd jest w poniedziałek. I teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli faktycznie to jest takie ekstremum, że wyjeżdżacie na przykład do jakiegoś kraju afrykańskiego, bądź po prostu, nie wiem, jakieś karaiby, czy faktycznie jest tam bardzo duże nasłonecznienie, no to przede wszystkim porzuciłabym jedną dawkę retinolu dla pewności. Co to oznacza? Stosujecie wtedy, ostatnim dniem, kiedy stosujecie retinol jest poniedziałek, peeling kwasowy już bym sobie też podarowała i podarowałabym sobie piątek wieczorem retinol. Czyli jeżeli wy wyjeżdżacie w poniedziałek, macie te, te widełki takie tydzień odstępu, tak? Jeżeli normalnie zaplanowany macie zabieg w środę i chciałybyście jakiś taki zabieg wykonać, tam gdzie będą stosowane kwasy, też bym już sobie odpuściła. Wyjątkiem tu może być kwas laktobionowy bądź glukonolakton bądź zabieg łagodzący. Tu Was też odsyłam do mojego najświeższego odcinka zabiegi latem, które możecie właśnie latem stosować. Ale bardzo ważna sprawa, tłumaczyłam to też w tym filmie, że latem nie łączymy ze sobą peelingów kwasowych z retinolem i już tym bardziej z mikronakuciami. Jeżeli akurat miałyście zaplanowany zabieg z mikronakuciami tuż przed wyjazdem, to żeby Wam to nie przyszło do głowy, taki zabieg niczego dobrego tutaj nie przyniesie, bo od tej środy, tak jakbyście miały ten zabieg wykonać, do tego poniedziałku jest bardzo krótki czas na regenerację. 4 dni to jest zdecydowanie za mało, musi być przynajmniej tydzień odstępu. To jeszcze raz powtarzam, czyli. Załóżmy, że nawet miałybyście taki zabieg z mikronakuciami wykonać w poniedziałek, ja też bym już go mimo wszystko zarzuciła, że tak powiem. Możecie to zrobić tydzień po przyjeździe, ale po co ryzykować, jeżeli wyjeżdżacie naprawdę w bardzo ciepłe y, miejsce, tak? Ciepłe, nasłonecznione, po co? To naprawdę mamy tu później tyle okazji, żeby jeszcze tej skórze y, tam właśnie, żeby ją postymulować, że zdecydowanie lepiej jest Skórę złagodzić, przygotować, żeby ta bariera hydrolipidowa była odpowiednia. Czyli, żeby nie zarzucać retinolu, jeżeli jest zbudowana tolerancja, zastosujcie proszę tutaj w poniedziałek, piątek. Tak jak mówię, zostawcie sobie, żeby już ta skóra tutaj odpowiednio się zachowywała, chyba że znacie na tyle swoją skórę, że ona naprawdę jest. Tłusta, gruba w swojej strukturze, mało wrażliwa, to to jest jedyny wyjątek, kiedy może być te, ta substancja zastosowana, czyli substancja, o której mówię, czyli retinol, jeszcze w piątek przed wyjazdem. Ale to jest naprawdę ten mały wyjątek. Ja zawsze mówię, lepiej tutaj, z, mniej znaczy więcej. Tutaj zdecydowanie to będzie waszym sprzymierzeńcem. I jeżeli, tak jak mówię, jest to krótki wyjazd, to zastosowałyście retinol w poniedziałek, później macie wtedy nie stosujecie już tego retinolu przez tydzień na wyjeździe, macie dwa tygodnie odstępu, spokojnie, tu tolerancja Waszej skóry Wam nie spadnie, nic się nie stanie. Natomiast jeżeli wyjazd jest dłuższy i planujecie ponad właśnie, tak jak mówię, już będziecie miały te dwa tygodnie, no to wtedy możecie ten retinol, tak jak mówię, stosujcie go raz w tygodniu, żeby tej skóry nie podrażnić. Jeżeli będzie wszystko w porządku, a wyjazd jest dłuższy, to możecie jak najbardziej według tego schematu, który miałyście, stosować nawet dwa razy w tygodniu, ale upewnijcie się najpierw, że tutaj nie ma takich chocków, klocków, czyli że nagle Wasza skóra nie reaguje po prostu w jakiś taki sposób zaskakujący. To jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, tolerancja może być zbudowana, a po prostu klimat robi swoje, tak? Dlatego ja zawsze mówię, tutaj podchodzimy za ostrożnością. Czyli tak by wyglądało konkretnie, jeżeli chodzi właśnie o naszą pielęgnację. Wspominałam, co robić po przyjeździe, też musi być ten tydzień odstępu. Tak samo tyczy się to mikronakuć. I proszę, mówię, nie eksperymentujcie. Żeby też Wam nie przyszło do głowy, chwyciłyście jakąś fajną maskę, nawet łagodzącą by się wydawało. Coś fajnego Wasza koleżanka zauważyła: O, super, wypróbuję sobie nie róbcie tego sobie. Tydzień przed wyjazdem to jest taki okres ochronny. Po co? Po co? Tutaj nic, nic lepszego się nie zadzieje. Naprawdę, tylko stosujemy nasze wypróbowane kosmetyki. Żadnych nowych eksperymentów przed urlopem. Bo to naprawdę się potrafi źle skończyć. Ja zresztą na moim przykładzie Wam powiem. Oczywiście muszę testować różnorakie kosmetyki, choć to jeszcze był etap, kiedy pracowałam jeszcze i w gabinecie i w perfumerii i sięgnęłam, pamiętam przed moją imprezą urodzinową, być może Wam to kiedyś już opowiadałam, po nową maseczkę oczyszczającą. Pech chciał, że naprawdę zrobiłam to w dzień moich urodzin. Słuchajcie, moje urodziny, tak kiedy. Że tak powiem, cała uwaga jest skupiona na mojej osobie. No nie może nic głupszego zrobić, więc mówię to na, na przyku, moim przykładzie. Zastosowałam sobie maskę oczyszczającą z zrenomowane, renomowanej marki, i tutaj po raz kolejny mówię, dlaczego właśnie nie lubię określać, czy dana marka jest dobra, czy zła. Bo to wszystko jest z, przede wszystkim na, yy, zależność jest taka, że to musi być dobrze dostosowane do potrzeb waszej skóry. I zastosowałam sobie maskę oczyszczającą, miałam wtedy dwadzieścia kilka lat, pojawiały mi się jeszcze poniekąd ze skórniki, miałam dużo bardziej, większą pracę gruczołów łojowych i sobie tak myślę, a fajnie sobie oczyszczę tę skórę. Już zaraz po nałożeniu czułam, przypominam, że moja serę jest naczyniowa, zaraz po nałożeniu czułam, że no tak podnosi mi się temperatura skóry. Trochę jest cieplej, tak właśnie czuję delikatne pieczenie tego, ale wytrzymałam kilka minut, no po pięciu minutach to już dla mnie było nie do wytrzymania. To była maska oparta na glince szarej i słuchajcie, ja zmywam tę maskę, bo mówię, kurczę, nie wytrzymam tych 15 minut, które są rekomendowane. Ja zmywam, ja nie jestem czerwona, ja jestem bordowa, ale to jest... Tak naprawdę wyglądała, miałam przepięknie po prostu odznaczone tam, gdzie nałożyłam maskę. Tam po prostu było idealnie widać. Tam była nawet dokładna granica. Słuchajcie, to był taki kolor. No, yy, no mówię, to, to, to był kolor buraka dosłownie. Impreza chyba była tak za, nie chcę schłamać, dwie czy trzy godziny. I następ, na szczęście miałam wypróbowaną moją maskę SOS żelową w lodówce dla cery naczyniowej. I ona mi uratowała sytuację. Dobrze, że to jeszcze był taki odstęp czasowy, kiedy mogłam ją zastosować. Więc wyjęłam w te pędy tę maskę, zaraz po zmyciu tamtej oczywiście. I taką zimną maskę nałożyłam na pół godziny. I dobrze, że miałam ten czas, bo tak jak mówię, no inaczej to by była tragedia. Ona mi złagodziła tę buzię. <laughs> Także nieźle, ale tyle co stresu, słuchajcie, się najadłam to moje. No i tak jak mówię, no po prostu totalna głupota. Więc na moim przykładzie tego nie róbcie, dziewczyny. Żeby Wam nie przyszło do głowy, Żebyście sobie eksperymentowały przed wyjazdem, bo nawet jeżeli taki eksperyment w ciągu znaczy tutaj w zaciszu domowym się uda, to może się okazać, że ta skóra miała na tyle naruszoną barierę hydrolipidową, czy po prostu nawet płaszcz hydrolipidowy, czy było jakieś przesuszenie delikatne, czy nadmierna tutaj yy, reakcja naczyń, czy z kolei. Nadmierna regulacja pracy gruczołów wojowych, czyli chciałyście, żeby ta buzia się mniej błyszczała, to na później Wam może odpowiedzieć jeszcze dwojako, właśnie ze zdwojoną siłą na tym urlopie, tak? Czyli zachowujemy absolutnie tutaj tydzień przed, to jest taki ten moment, kiedy idziemy według planu, według naszego schematu, ale jeżeli macie retinole, kwasy, to te, ten tydzień, żeby po prostu było tego odtajania dla skóry, i wtedy będzie wszystko dobrze. Jeszcze odnośnie tutaj tych niezbędnych kosmetyków, czyli zobaczcie, podsumowujemy. Dwa preparaty, jeden do twarzy, jeden do ciała, preparaty ochronne. Teraz bardzo ważna rzecz. Nam się często wydaje, a tam luz, wezmę sobie jedną butelkę dużego preparatu do ciała. Co to na tydzień wystarczy? Dziewczyny, ja wiem, że chcemy zaoszczędzić. Czasami jeszcze na przykład y, mamy tylko bagaż podręczny. Oczywiście, możecie sobie taki kosmetyk dokupić już na miejscu. Wiadoma sprawa, przecież tam też są sklepy. Tylko nam się często wydaje, że jak weźmiemy 300ml preparat do ciała, to w ogóle to jest luz. No nie. Jeżeli zauważycie, ile tego preparatu powinno się nakładać na ciało i reaplikujecie go co dwie godziny, to taką 300ml butelkę pewnie zużyjecie w 3-4 dni, biorąc pod uwagę, że przebywacie cały czas na zewnątrz. Więc weźcie sobie to pod uwagę i później, żeby nie było zdziwienia, że nagle ta skóra jest zaczerwieniona, ok? To nie jest tak, żeby tam zaoszczędzić i żeby tego preparatu na tydzień wystarczyło. No nie, takie dwie butelki na tydzień powinny być zużyte. To trochę zajmuje miejsca, ale jednak jest. Czyli mamy tak, dwa preparaty ochronne. Tutaj w ilości oczywiście mówię tu w zależności od potrzeb. Preparaty SOS na oparzenia, trzy preparaty myjące, to mamy już sześć. Możemy poprzekładać do mniejszych opakowań oczywiście. Preparat nawilżający. Albo serum, albo emulsja, żeby zawsze się znalazło. Jeżeli potrzebujecie mieć jeszcze małe serum, plus ten preparat nawilżający, to oczywiście mamy kolejne. Mamy 8. I co bardzo jeszcze ważne, może znaleźć się w Waszym niezbędniku mgiełka, która będzie dawała ukojenie Waszej skórze, dla odświeżenia również w ciągu dnia. No i jeżeli któraś z Was potrzebuje krem BB, tu jeszcze moja taka ważna uwaga. Ja sobie tak wypracowałam, to za każdym razem co roku Wam to powtarzam. To jest mój sposób na przebarwienia mianowicie moja skóra jest skłonna do przebarwień i zauważyłam, że samo stosowanie tylko kremów z filtrami i nawet kapelusza z dużym rondem niestety nie zawsze mi wystarcza. Ja muszę ze sobą zabrać krem BB i jakkolwiek barbarzyńsko to brzmi, że idziemy na plażę z kremem jeszcze BB, no moja skóra to potrzebuje. Jeżeli macie dużą skłonność do przebarwień, to nałóżcie nawet cieniutką warstwę kremu BB i później y, możecie ewentualnie jeszcze tutaj go dokładać w ciągu dnia, choć oczywiście lepiej zreaplikować albo mgiełkę, albo preparat z filtrem, ale wtedy, jeżeli nie chcecie kremu BB mieć w ciągu dnia, no to w tym momencie pamiętajcie właśnie o grubej warstwie tego kremu z filtrami i o reaplikacji, to jest bardzo ważne. Natomiast co jeszcze raz powtórzę, ta moja metoda polega na tym, że na przykład gdy idę na spacer i nałożę krem z filtrem, na to mam preparat BB. To jeszcze później mam tę mgiełkę do reaplikacji i zauważam, że to najlepiej mi skutkuje w kwestii właśnie niepowstawania przebarwień. To mi skutkuje lepiej niż jak mam krem z filtrem, dokładany nawet co dwie godziny. Tylko jak mam Krem BB plus mgiełka, która tak do końca nie zawsze wiemy, czy odpowiednia jest, jest jej ilość nałożona, to w moim przypadku się to świetnie sprawdziło i potwierdziły mi to moje klientki że taki rodzaj reaplikacji filtrów na twarz, oczywiście mówię, jest dla nich dobry. Jeżeli chodzi o reaplikację filtrów na ciało, tutaj w ogóle nie ma taryfy ulgowej. Zawsze dokładam co dwie godziny. Nawet jak jestem na spacerze, no to biorę, przykładem gdzieś do mniejszej buteleczki, żeby gdzieś podczas tego spaceru sobie dołożyć. Przede wszystkim, to jest też ważne, na te punkty y, najbardziej newralgiczne. Ramiona, szyja, dekolt, y, kości obojczykowe, tak? No i tutaj głęboko, jak mówię o dekolcie, to aż do linii piersi. A poza tym też moja rada taka, jak idę na długi spacer, ja nie odsłaniam ramion. Już niejednokrotnie się nauczyłam, że tutaj górna partia pleców, kark to też staram się mieć osłonięte dużym kapeluszem, znaczy kapeluszem z dużym rondem, ale moja rada jest najlepsza taka. Weźcie sobie długi rękaw, lniana, sukienka, bluzka bawełniana, czyli naturalne materiały, która Was świetnie będzie chroniła przed słońcem i nie będziecie musiały tych filtrów po prostu cały czas dokładać. To też jest ulga dla Was, dla Waszej skóry i nie musicie tyle nosić później w plecaku. Także tak wygląda niezbędnik wakacyjny i jeszcze co w niezbędniku warto, żeby się znalazło? Maska w płachcie. Jeżeli Wam nie zajmie to dużo miejsca, może być w dowolnej ilości, bo jak Wasza skóra będzie podrażniona, to możecie taką maskę nawet aplikować sobie codziennie. I teraz przechodzimy już do praktycznych rozwiązań. Przygotowałam dla Was dzisiaj 5 gotowych niezbędników na lato, bez uwzględnienia preparatu do ciała i bez uwzględnienia mgiełki odświeżającej. To są niezbędniki do twarzy, które absolutnie powinny znaleźć się w każdej kosmetyczce. To są schematy, w zasadzie nie schematy, tylko rozwiązania w oparciu o schematy, które macie, z tą tylko różnicą że ten pierwszy schemat jest dla osób, które schemat znowu mówię to rozwiązanie, dla osób, które stosują schemat numer 1 i schemat numer 3. Ze względu na to, że w pierwszym schemacie mamy cery mieszane ze skłonnością do przetłuszczania się i zaskórników, a w trzecim schemacie cery problematyczne z tendencją do trądziku i z trądzikiem. Więc celem działania takiej pielęgnacji jest przede wszystkim regulacja pracy gruczołów łojowych i bardzo lekkie kosmetyki w swoich konsystencjach. Dlatego tutaj nie, roz, nie robiłam rozdzielenia, czyli będziecie miały cztery rozwiązania w oparciu o schematy, a ostatni jest y, dla każdego. Jeżeli nie wiesz, jakie potrzeby ma Twoja skóra bądź po prostu zwyczajnie w świecie, chcesz lekki, nawilżający y, schemat, też tak na dobrą sprawę, pielęgnacyjny podczas wakacji, to ostatni będzie również dobrym wyborem dla Ciebie. Bez względu na to, czy masz skórę skłonną do przetłuszczania się, czy przesuszania, czy cerę dojrzałą, czy naczyniową. Ostatni, ostatni ten właśnie schemat pielęgnacyjny niezbędny jest dla każdego rodzaju skóry. Jest to do zrobienia, także zobaczycie. Ok, przechodzimy do schematu, do schematu. Przechodzimy do rozwiązania dla schematu pierwszego i trzeciego. I teraz, do oczyszczania twarzy wybrałam Wam, to jest zupełna nowość, zakochałam się w tym od pierwszego użycia, wiecie, że mam takich moich ulubieńców. Back to Skin, to jest olejek hydrofilowy do demakijażu marki Skintra. Leciusieńki w swojej konsystencji, zero podrażnienia, momentalnie zmywa wszelkie zanieczyszczenia, rozpuszcza filtry przeciwsłoneczne, no po prostu cud miód naprawdę radzi sobie w wymgnieniu oka. Mamy tutaj olej winogronowy, olej żożoba, skwalan i witamina E. Od razu zaznaczam, nawet jeżeli nie tolerujesz skwalanu, pamiętaj, ten skwalan tutaj jest zmywalny, więc nie ma najmniejszych wątpliwości, że cokolwiek się tutaj stanie, ze względu na to, że on ma tylko chwilę kontaktu ze z Twoją skórą, i tu chodzi o to, że po prostu tworzy całą tą zawiesinę olejową. I proszę bardzo, zobaczcie, on jest w takim dzióbku po prostu, leciusieńki, jak możecie już zauważyć. Dość lejący się jak na olej, znakomicie łączy się z wodą, tworząc, zobaczcie, lekką emulsję. Bez pozostawienia w ogóle tłustej warstwy, i z tą pełną świadomością wybrałam Wam właśnie do tego schematu pierwszego i trzeciego. Wspomnę tylko, bo aktywnił mi się zapach. Zapach jest taki lekko kwiatowo, jakby pudrowy, ale nie duszący. Bardzo przyjemny, naprawdę. Sama przyjemność stosowania z tego kosmetyku. Jest to co prawda w szklanej buteleczce, ale zawsze możecie sobie przelać po prostu do mniejszego pojemnika. Kolejny preparat, już dosyć dobrze Wam znany. Pianka normalizująca do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej z marki Basic Lab. Mamy tutaj 2% prebiotyków w postaci inuliny, alfa glukanu, dodatkowo jest tu też azeloglicyna i teraz zaznaczam, to jest produkt zmywalny i możecie go stosować absolutnie rano. Mimo, że azeloglicyna jest pochodną kwasu azylainowego, to nic tutaj się nie obawiajcie, nic Wam się nie stanie. Gliceryzyna z korzenia lukracji, czyli substancja silnie łagodząca, dodatkowo mamy jeszcze floretynę, która jest pozyskiwana najczęściej ze sfermentowanych jabłek. To jest antyoksydant znakomity i floretyna też zwiększa przepuszczalność skóry dla składników aktywnych. Oraz mamy łagodzącą alantoinę, pantenol, olej z awokado, glukozę i fruktozę. Czyli cudowne działanie na mikrobiom już na tym poziomie. Świetna sprawa właśnie dla cer problematycznych czy przetłuszczających się. Delikatna pianka, której już nie trzeba łączyć z wodą. Zobaczcie, ona jest taka gęsta. Możecie ewentualnie tej wody dodać, żeby ją jeszcze bardziej, tak właśnie yy, bym powiedziała, nawet rozpienić, żeby ona nie była taka bardzo gęsta. Natomiast tutaj taka dawka, którą Wam dałam, czyli cała pompka, wystarczy na twarz, szyję, dekolt. Doskonale domywa pozostałości makijażu, w tym tuszu do rzęs. Świetnie się sprawdza bez podrażnienia skóry. Doskonały produkt na lato, rano i wieczorem. Także sprawdzi Wam się świetnie na wyjazd. I tu też uwaga, bo teraz pomyślicie, no super, teraz co mam z tym zrobić na przykład, bo tutaj mamy 150 ml, więc do samolotu tego nie zabierzecie, to weźcie proszę, są też opakowania, które są też wyposażone w taką pompeczkę albo możecie zwyczajnie w świecie po prostu przelać to do mniejszej buteleczki i jeżeli będziecie miały taką też spray w zasadzie na końcu, to też Wam się to troszkę w taką piankę za, zamieni. A poza tym możecie zawsze też y, zwyczajnie w świecie wstrząsnąć takim opakowaniem i też ta pianka Wam powstanie. Bo tu chodzi głównie o taki mechanizm i tam mamy mniejszą ilość tych detergentów w połączeniu z wodą. Także tutaj bez obaw. Kolejny preparat y, to jest tonik łagodząco nawilżający, też o działaniu takim antybakteryjnym, ściągającym, marki Jane. Blessing of Sprout Radiance Stoner. I tutaj mamy wyciąg z kwiatu lotosu, który działa silnie nawilżająco, bakteriobójczo, troszeczkę ściągająco. On też przyspiesza gojenie ran, jest świetnym antyoksydantem. Dodatkowo mamy kwas hialuronowy niskocząsteczkowy, więc bez obciążania gruczołów łojowych, ektoina, cudowna łagodząca substancja, wyciąg z kiełków brokułu o działaniu łagodzącym, odżywczym, też przeciwzapalnym, wyciąg z kiełków rzepaku, który jest cudownym antyoksydantem, świetnie wygładza skórę, też tutaj wspomaga uzupełnianie lipidów naskórkowych, których często brakuje w przypadku cer problematycznych. Mamy też ekstrakt z peryłkowca japońskiego o działaniu przeciwzapalnym i ściągającym. Kosmetyk jest w konsystencji gęstego dość żelu i dlatego Wam tutaj wybrałam, że wystarczy Wam jednocześnie za tonik i esencję, a nawet, jakby tak dalej jeszcze pójść tym tropem, to nawet za lekkie serum. Stąd właśnie... Tak z, yy, w tym momencie zmniejszamy jeszcze ilość kosmetyków. Świetny preparat, naprawdę cudownie nawilżający, kojący, przy tym nie obciążający, bo nawilżający, a nie taki mocno odżywczy, także świetne rozwiązanie, tak jak mówię dla tych cer przytłuszczających się. I kolejny preparat o ultra lekkiej konsystencji. Nawilżający krem z ektoiną, 3% seryną, 2% kwasu poliglutaminowego, czyli bardzo intensywne nawilżanie mamy tu też aminokwasy i nazywa się nawodnienie i ukojenie o ultra lekkiej konsystencji marki Basic Lab. I to jest naprawdę ultra lekka konsystencja, bo to jest konsystencja emulsji. Zobaczcie, jak ona się leje cudownie. Wchłania się w okamgnieniu. Bez pozostawienia tłustej warstwy, tylko daje wam przyjemne nawilżenie. Dlatego doskonałym będzie rozwiązaniem zarówno rano, jak i wieczorem w tych warunkach urlopowych. I oczywiście nie mogłoby w tym zestawieniu zabraknąć preparatu z filtrem. To jest ostatnio jeden z takich, bym powiedziała, też moich ulubieńców. Świetna, lekka konsystencja. Szerokopasmowy, lekki krem ochronny przeciw fotostarzeniu, o działaniu łagodzącym. Oczywiście wysoka ochrona zarówno UVA, jak i UVB oraz infrared i światło widzialne. Bad First Sunscreen marki Veoli Botanica. Tutaj mamy jeszcze nawilżającą trehalozę, witaminę E, kwas fitowy, który. Pięknie reguluje tutaj poziom melanogenezy, czyli powstawania barwnika w skórze. On zachowuje się jak kwas ferulowy, jest świetnym antyoksydantem, będzie zabezpieczał skórę przed powstawaniem przebarwień i dodatkowo jest jeszcze tutaj ostropest plamisty, który, ostropest plamisty tutaj właściwie w takiej konwencji, w kompleksie z bazylią i zieloną algą. Zmniejszenie niezaczerwienień. Działanie silne, przeciwzapalne, więc tutaj czego chcieć więcej? I zobaczcie, ten kosmetyk da wam naprawdę takie satynowe, matowe wykończenie. Wydaje się dość gęste, ale nic bardziej błędnego. Już jak nakładamy go, momentalnie on się zamienia w mat. I to jest naprawdę taki mat po chwili. Wy już czujecie świetnie współgra z makijażem. To też dla osób, które przebywają w tej przestrzeni miejskiej. Natomiast na wyjazd rewelacja, bo powiem Wam, on daje tak ładne wykończenie, że przy mocno przytłuszczającej się skórze w ogóle nie będziecie narzekały na błyszczenie. Czyli gotowy zestaw, jeszcze raz powtórzę, dla schematu pierwszego i trzeciego. Kolejny zestaw numer dwa jest odpowiedni dla osób stosujących schemat numer dwa, czyli dla cerb skłonnych do przesuszeń, suchych, dojrzałych suchych, z małą pracą gruczołów łojowych, Wrażliwych z atopowym zapaleniem skóry. Lecimy. Pierwszym z produktów jest hydrofilowy olejek marki Slavia. Tutaj mamy cały ogrom cudownych składników oleje takie jak z nasion słonecznika, żożoba, arganowy, z ziaren owoców baobabu, z nasion ogórka, z czarnuszki, z nasion żurawiny, z krokosza barwierskiego, tuż w szczególności zwrócę na niego uwagę. On ma silne właściwości odbudowujące płaszcz hydrolipidowy, który jest znamienny w kwestii tych cer, o których teraz mówimy. Ekstrakt z aloesu łagodzący, ekstrakt z szafranu, który jest cudownym antyoksydantem, wyciąg z opuncji figowej o działaniu odżywczym, nawilżającym, regenerującym i witamina E. Cudowny olejek, Niezbyt gęsty, ale fantastycznie. Też zmywa wszelkie zanieczyszczenia, świetnie radzi sobie tutaj też z okolicą oczu, nie podrażnia. Przepięknie zamienia się, tak sobie zrobić dziewczyny, bo mam tłustą łapkę, już Wam pokazuję to na zbliżeniu. Przepięknie zamienia się w emulsję, nic dodać, nic ująć, naprawdę. Szybkie, skuteczne działanie. Kolejny preparat do mycia, oczywiście odpowiednio dostosowany do potrzeb Waszej suchej i wrażliwej skóry, to pasta do mycia z prebiotykami marki Derm Good. Tutaj mamy betainę kokosową, sól sodową PCA, czyli nawilżanie, łagodzenie już na samym początku, fosfolipidy z oleju z ogórecznika o działaniu regenerującym, relipidium, to jest ekstrakt z drożdży, który będzie działał odżywczo, to są właśnie owe probiotyki zawarte tutaj w tym preparacie. Pasta jest bardzo, bardzo wydajna. Ma 50 ml, nie musicie jej przekładać do żadnego pudełka. Jest gęsta. Taka ilość w zupełności Wam wystarczy na stworzenie piany w połączeniu z wodą. Zresztą mogę Wam to pokazać, jak znowu mi się uda. Naprawdę to wystarczy. Taka ilość, nawet na twarz szyję i dekolt. Będzie Wam ciężko aż taką ilość zmyć. Bardzo wydajny produkt, w ogóle zero ściągnięcia. Już mówiłam też o tym bodajże, o ile dobrze pamiętam. Pokazał się ten produkt w substancjach nawilżających na lato. I w każdym razie tutaj naprawdę ta pasta, ona wręcz nawilża. Po, po jej zastosowaniu to się zwyczajnie w świecie czuje takie przyjemne nawilżenie. Więc naprawdę w ogóle bez obaw, że cokolwiek tutaj podrażni, nawet jeżeli masz atopowe zapalenie skóry, to będzie to pomocny produkt. Kolejny preparat, który będzie trzy w jednym. Tak na dobrą sprawę, tutaj to jest moje przeznaczenie, bo jest to, jest to preparat Marki Coserix The Six Peptid Skin Booster Serum. Czyli kierowałybyście, że jest nazwą, że to serum. Tymczasem tutaj patrząc po składzie, po konsystencji, zdecydowanie polecam to w roli tonika esencji. Dwa w jednym. Ale też na dobrą sprawę jako serum, bo ze względu na to, że mamy kompleks sześciu peptydów sygnałowych, tutaj mamy jeszcze aminokwasy, wszystko o cudnym działaniu regenerującym, antyaging też. Dodatkowo mamy jeszcze glukozaminę, która będzie stymulowała kwas hialuronowy goiła też wszelkiego rodzaju zmiany, przyspieszała w ogóle gojenie stanów zapalnych. Mamy tutaj też niacynamid, alantoinę, więc naprawdę cudowne działanie, silnie odbudowujące. Produkt jest w konsystencji, można by się spodziewać że gęściejszej. Zobaczcie. To jest coś pomiędzy tonikiem a żelową esencją. Dlatego też gorąco zachęcam tutaj zabranie tylko tego kosmetyku i macie w zasadzie tonik, esencja i serum. Trzy w jednym. Przy tych delikatnych cerach znakomicie spełni swoją rolę. I kolejny preparat to jest z kolei Ceramid Skin Barrier trem. Krem o lekkiej konsystencji bardzo silnie odbudowujący płaszcz hydrolipidowy marki Weoli Botanika. Tutaj mamy 10% skwalanu, olej konopny, 3 rodzaje ceramidów, cholesterol, fermentowany ekstrakt z aloesu, więc odżywianie mikrobiomu, probiotyki z drożdży, Kwas linolenowy, którego najczęściej brakuje w płaszczu hydrolipidowym. Kwas linolowy, czyli dwa rodzaje tych kwasów fantastyczna sprawa. Kwas palmitynowy, kwas mlekowy, ale od razu mówię absolutnie, on jest na końcu składu, stanowi tutaj rodzaj konserwantu i w takiej ilości, gdzie jest nieujęty w stężeniu, może być stosowany również na dzień. Sól sodowa kwasu glutaminowego, czyli bardzo intensywne zatrzymywanie wody w naskórku. Produkt jest w konsystencji, was pewnie zmyli tutaj to 10 procent skwalanu, olej konopny, ceramidy, że będzie coś bardzo gęstego, a zobaczcie. Jest w konsystencji lekkiego kremu, ale pozostawia lekkie satynowe wykończenie bez obciążenia gruczołów łojowych, ale na tyle odżywcze i tutaj są tak świetnie ujęte te składniki, że on nawet sprawdził mi się przy skórze ze skłonnością do naruszonej bariery hydrolipidowej, ale trądzikowej. Natomiast tutaj w okresie letnim świetnie Wam się sprawdzi jako produkt dzienno-nocny, właśnie dla tych cer przesuszonych, bez obciążania. I że dodatkowo, jak nawet nałożycie na niego filtr, to tutaj nie będzie przeciążenia tej skóry. Świetnie szybciutko się wchłania, tak jak mówię, także tutaj bardzo fajna sprawa. I ostatni preparat, i to znowu może być dla Was mylący, bo tutaj wybrałam Wam dzisiaj to jest krem Algo Drops Satin z marki. Sensum mare, i to jest innowacyjna, kremowa emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu o satynowym wykończeniu. I Generalnie ona jest przeznaczona dla cer bardziej skłonnych do przetłuszczania się. Tymczasem po wielu miesiącach zastosowań, testach na mojej skórze, na testach moich testerek, doszłyśmy do wniosku, że ten preparat na tyle jednak ma bardziej odżywczą konsystencję, że owszem, daje satynowe wykończenie, ale lepiej sprawdza się przy tych cerach bardziej skłonnych do przesuszeń. On też się sprawdzi tak, jak jest jego przeznaczenie przy cerach skłonnych do przetłuszczania się, ale jednak jego, jego bym powiedziała. Pierwotna wersja, czyli właściwie emulsja Algodrops, która jest taka bardzo lekka, ona daje co prawda bardziej rozświetlenie, ale w moim mniemaniu jest lżejsza w konsystencji. Dlatego tutaj Wam gorąco polecam właśnie dla tych ser skłonnych do przesuszeń, bo Algodrops satin daje taką lekką powłoczkę na skórze i się przepięknie sprawdza. Cóż tutaj mamy? Mamy przede wszystkim sakadinium, to jest taki antyoksydant, który jest pozyskiwany z kłączy dziko rosnącego imbiru. Działa silnie właśnie wyłapująco wolne rodniki. Dodatkowo ma jeszcze właściwości wspomagające ochronę przed światłem niebieskim. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze ochronę przed zanieczyszczeniami miejskimi. Jest też kompleks eliksir, który jest pozyskiwany z rdestu i z kolei wspomaga ochronę przed promieniowaniem UV. A i przed przedprawieniowaniem UV, przed UVA, UVB i pod yy, podczerwonym. Jest jeszcze kompleks z pięciu alg morskich, wit, witamina E i wodę z lodowca norweskiego o działaniu łagodząco nawilżającym. I już pokazuję konsystencję. Dość gęsta. I musimy dać szansę temu kremowi. On momentalnie nie da Wam może takiej satyny. Potrzebuję na to gdzieś z minutkę, dwie, żebyście zauważyły jego działanie. Ale to naprawdę przepięknie tę skórę zabezpiecza i uczucie takiego nawilżenia i odżywienia jest przez cały czas. Czyli widzicie, tutaj kierunek mojego działania jest taki, żeby było to łagodzenie, nawilżenie i odżywienie jednocześnie, bo o tym nie możemy zapominać, jeżeli chodzi o skóry skłonne do przesuszeń, musimy cały czas dbać o te lipidy naskórkowe. Kolejny zestaw odpowiedni dla osób stosujących schemat numer 4 czyli dla CER, naczyniowych czyli oczywiście ze skłonnością do rumienia, dla cer borykających się z EZS-em, czyli z łojekotokowym zapaleniem skóry, z różowatym, z grzybiczym. Tutaj zadaniem tych preparatów jest przede wszystkim działanie przeciwgrzybicze, yy, równoważenie mikrobiomu nawilżające. Lecimy. Pierwszy z produktów, zupełna nowość tutaj u mnie na kanale, to jest Unique Centella Green Fresh Cleansing Oil. Świetny olejek z wąkrotą azjatycką, i tutaj mamy olej słonecznikowy, olej sojowy, olej żożoba, skwalan, olej z wąkroty azjatyckiej, olej cyprysowy. I tutaj y, to jest olej eteryczny o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym. Od razu też zaznaczam, nie ma żadnej tutaj wątpliwości, możecie go stosować latem, przede wszystkim też stosujecie go wieczorem, a poza tym jest zmywalny. To nie jest tak jak w przypadku olejków eterycznych, o których wspominałam w tej części. Teoretycznej, gdzie mówiłam, żeby nie stosować w substancjach zapachowych. To jest zupełnie inna kwestia. Mamy też wyciąg z kwiatu i liści miodli indyjskiej o silnym działaniu łagodzącym swędzenie, przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, wzmacniającym naczynia krwionośne. Wyciąg z owoców rośliny kokina indica, która silnie działa nawilżająco i wygładzająco. Jest też tutaj sproszkowany bursztyn o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym i nawilżającym. Antyoksydacyjna kurkuma, która przyspiesza gojenie zmian. Wyciąg z indyjskiej bazylii o działaniu przeciwzapalnym. A dodatkowo jeszcze wyciąg z owoców bakłażana, który działa odżywczy. Zobaczcie ogrom składników aktywnych. Cudowne działanie łagodzące, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze dla tych cer, o których właśnie mówimy. I preparat jest dość gęsty. Ale też przepięknie tutaj łączy się z wodą, tworząc lekką emulsję, jak możecie za, zauważyć na załączonym obrazku. Zobaczcie, momentalnie w emulsji się zamienia. Bez problemu, bez pozostawiania tłustej warstewki. Nawet jeżeli wasza skóra w serum czy w kremach źle reaguje na wąkrota azjatycką, to od razu mówię, tutaj ona jest zmywalna, więc to działanie jest zupełnie inne. A ogólnie wąkrota jest bardzo pożądana, jeżeli chodzi o pielęgnację cer naczyniowych. Taka pierwsza moja propozycja. Kolejny produkt z glukonalaktonem. Znakomity żel marki Slavia. Nawilżający żel do mycia z 4% glukonalaktonem, argininą, mamy tu też fermentowaną wodę z bambusa, odżywianie mikrobiomu, mleczan sodu, silny nawilżacz, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej po raz kolejny, ekstrakt z morszczyną o silnym działaniu łagodzącym podrażnienia, Hydrolat z mięty pieprzowej, znakomity preparat, jeżeli chodzi o wszelkie cery naczyniowe, właśnie na tej komponencie naczyniowej, wszelkie zmiany. To też jest bardzo e, pożądane, e, tutaj poszukiwanie właśnie hydrolatu z mięty pieprzowej, bo macie to działanie takie lekko chłodzące. Jest też inulina, fruktoza i glukoza, czyli odżywianie mikrobiomu. Delikatny, leciutki żel, bardzo nawilżający. Tutaj w ogóle nie poczujecie e, jakiegokolwiek ściągnięcia, podrażnienia po myciu, świetnie domywa wszelkie zanieczyszczenia, w tym tuż do rzęs, pozostawiając skórę naprawdę ukojoną. Sprawdzi się tu w każdych warunkach tych właśnie mocno nasłonecznionych. Świetna sprawa. Kolejny produkt, znowu ja dzisiaj tak wybieram Wam przewrotne kosmetyki. To jest spray prebiotyczny do ciała marki Basic Lab. Tylko żeby Was nazwa znowu nie zmyliła. Mamy tutaj 5% postbiotyku, w tym Saharomyces właśnie. 3% prebiotyków mamy właśnie w postaci glukozy, fruktozy, celulozy, alfa, glukanu, oligosacharydy i izomerat. No po prostu y, cudowna sprawa jeżeli chodzi tutaj o odżywianie mikrobiomu. Dodatkowo jest też azyloglicyna. Mamy tutaj też wyciąg z wąkroty. Robiłam tutaj to też w połączeniu z innymi kosmetykami, i tutaj wąkrota świetnie mi się sprawdzała. Już kiedyś rozmawiałyśmy o tym, wspominałam Wam, że były takie sytuacje, kiedy wąkrota powodowała powstanie rumienia. To od razu tłumaczę, ja już też to sprawdzałam. Tutaj była konfiguracja z witaminą C. Gdy wyłączyłam witaminę C i ona, owszem, znajdowała się cały czas w rutynie pielęgnacyjnej, ale nie w tym samym momencie co wąkrota, to taka sytuacja już nie miała miejsca mamy dodatkowo jeszcze tripeptyd eksfoliujący i to jest ważna sprawa dlatego że on będzie równoważył cały wasz naskórek warstwę rogową ale to nie jest taka sytuacja że to jest coś co będzie działało złuszczająco ten produkt możecie zastosować nawet w ciągu dnia to jest tripeptyd który przede wszystkim tym się różni od kwasów że on jak najbardziej może być wykorzystany nawet w ekstremalnych warunkach, bo on reguluje poziom złuszczania i zapobiega właśnie gromadzeniu się tworów rogowo-łojowych. Szczególnie właśnie nagromadzeniu na się zbyt dużej warstwy rogowej, co jest znamienne w przypadku łojotokowego zapalenia skóry. No i też trądzika grzybiczego, jakby nie patrzeć. Spray. W bardzo lekkiej konsystencji mgiełki, świetnie łagodzi podrażnienia, może być stosowany zarówno na twarz, szyję, dekolt, jak i całe ciało jeżeli macie duże skłonności właśnie do podrażnień, do zaczerwienień po słońcu, to jak najbardziej to też będzie doskonała sytuacja właśnie taka łagodząca, przeciw przeciwzapalna. przeciw zapalna jeżeli macie jakiekolwiek problemy, nawet zmiany trądzikowe w okolicach tutaj właśnie ramion, to też będzie to bardzo dobra kwestia Czyli tutaj y, też wielofunkcyjny preparat. Kolejna rzecz, nawilżający krem z ektoiną z 3%, y, z 3 kwasem laktobionowym, 2% kwasu hialuronowego o lekkiej konsystencji, wygładzenie i ukojenie marki Basic Lab. Tu dodatkowo jeszcze mamy argininę, która będzie też, czyli aminokwas, przyspieszała gojenie skóry. Lekka, nieobciążająca konsystencja, zobaczcie. Ale na tyle zabezpieczająca skórę, zarówno z trądzikiem różowatym czy złojatokowym zapaleniem skóry, gdzie mamy dużą skłonność do y, złuszczenia, że ta lekka konsystencja nie jest obciążająca, ale na tyle kojąca skórę, że w zupełności świetnie sprawdzi się w kwestii likwidacji swędzenia, rumienia i po prostu łagodzenia. I oczywiście, jak w każdym zestawie, nie może zabraknąć preparatu z filtrem. I tym preparatem jest kosmetyk marki Skintra Protector. świetny preparat, który da Wam wykończenie matowe wręcz bym powiedziała, tu oczywiście jest to pielęgnacyjny krem przeciwsłoneczny o bardzo szerokim spektrum działania, zarówno przeciw promieniom UVA, UVB, infrared, świetle niebieskim, tutaj mamy Zastosowanych kilka różnorakich kompleksów, chociażby takich jak Arctalis, to jest morski składnik aktywny o wysokiej zawartości białek i egzopolisacharydów, które tworzą taki delikatny film na skórze, zabezpieczający przed ucieczką wody z naskórka. Dodatkowo jest jeszcze produkt fermentacji uzyskany ze szczepów bakterii wyizolowanych z błota na wyspie Świętego Jerzego. Który to z kolei zabezpiecza też warstwę rogową, stymuluje kolagen do odnowy, i mamy też jeszcze olej słonecznikowy oraz całe mnóstwo tutaj kompleks filtrów przeciwsłonecznych chemicznych o szerokim spektrum działania. To jest krem o lekkiej konsystencji, ale nie takiej emulsyjnej, ale lekkiej. Które pozostawi właśnie Waszą skórę taką matową, satynową. Świetnie sprawdzi się również pod makijażem, właśnie w tej przestrzeni miejskiej. Czyli jeszcze raz przypominam, tutaj moim zadaniem było działanie przeciwzapalne, gojące, przyspieszające, łagodzenie, yy, dalej działające na mikrobiom, czyli to wszystko, co bierzemy pod uwagę w schemacie numer 4. Kolejny zestaw jest dla osób stosujących schemat numer 5. Czyli dla cer pozbawionych blasku, szarych, ziemistych, o właśnie takim szarawym kolorycie, pozbawionej energii, skórach pozbawionych energii, dla cer borykających się z przebarwieniami, z rozszerzonymi porami, dla cer dojrzałych, również wymagających takiego pobudzenia. Przede wszystkim tutaj w tym zestawie ujęłam kosmetyki, które będą Waszą skórę rozświetlały, czyli będą dodawały jej życia, ale nie obciążały też gruczałów jowych. To ważne. Pierwszy produkt marki Mixum, Bean Cleansing Oil, czyli olejek oczyszczający z wieloma różnymi olejami, takich, takimi jak sojowy, słonecznikowy, żożoba. Dodatkowo mamy ekstrakt ze fermentowanego granatu, który będzie dodawał skórze blasku. Dodatkowe fermenty to soja, filtrat z fermentacji saharomyces z nasion i jęczmienia i sfermentowany sok z gruszki. Wszystkie takie fermentacje świetnie nawilżają skórę, dbają o mikrobiom, ale też właśnie Dodają blasku, odbudowują takie życie w skórze, można powiedzieć. Witamina E dodatkowo. Produkt jest o lekkiej konsystencji, pięknie łączy się z wodą, tworząc leciusieńką mleczną emulsję. Znakomicie zmywa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia bez najmniejszego problemu. Również oczywiście w tym, tuż do rzęs. tak naprawdę będzie odpowiedni dla każdego rodzaju skóry i każdy z tych produktów, które tutaj pokazałam, z tych myjących, jeżeli chodzi o oleje, one świetnie się sprawdzą przy każdym problemie i każdym rodzaju skóry, ale tu ze szczególnym właśnie uwzględnieniem, jeżeli chodzi o rozświetlenie skóry. Kolejny preparat. Bardzo delikatny, nawilżający, łagodzący żel do mycia twarzy. Cleaning Me Softly z marki Weoli Botanika. Mamy tutaj ekstrakt z zielonej herbaty, czyli cudowny antyoksydant Dodatkowo beta-ina, czyli aminokwas, który będzie regenerował skórę, inulina, alfa-glukan, laktokokus, ferment, lizate, czyli postbiotyk, a z kolei alfa-glukan i inulina Prebiotyki. Znowu dbanie o ten mikrobiom. Już zauważyłam niejednokrotnie, tworząc różnego rodzaju rozwiązania dla skór problematycznych czy mniej problematycznych, że zadbanie o ten mikrobiom, i to Wam też mówiłam w odcinku o prepro i postbiotykach, sprawia, że skóra naprawdę nabiera takiego życia. Ona w ogóle zaczyna inaczej funkcjonować, też lepiej chłaniają się substancje aktywne. Jak na tym poziomie wyprowadzimy skórę, to później wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Jest też tu ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, kwas cytrynowy i kwas mlekowy. Teraz pomyślcie o matko, ale wymyśliłam, że na rano. One są w ogóle nieujęte w stężeniach, działają tutaj jak przede wszystkim konserwanty. Śmiało mogą być stosowane, poza tym są zmywalne i tutaj bez najmniejszego problemu. Zobaczcie. Lekki żel miejący. Świetnie zmywa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny, bez pozostawienia uczucia ściągnięcia, przyjemnie nawilża, łagodzi, więc jak najbardziej tutaj dla tych cech, o których teraz mowa. I kolejny preparat rozświetlający, tym razem tonik. Oczyszczający tonik łagodzący z olejem konopnym i Aolosem marki Manaya. Mamy tutaj jeszcze oprócz oleju konopnego hydrolat z róży damasteńskiej. Oraz destylat z kwiatów pomarańczy gorzkiej, czyli z neroli. To ona działa silnie rozświetlająco, dodaje życia skórze. Ekstrakt z aloesu już wspomniany właśnie w nazwie i kwas hialuronowy. Konsystencja tego toniku, mimo że jest w sprayu, nie wiem czy na zbliżeniu może to zobaczycie. To są dość takie duże krople, ja to pokażę Wam, że on jest taki dość gęsty. I tu można nawet, jeszcze raz prysnę, te kropelki, o, zobaczyć kropelki oleju konopnego w składzie. Cudowny tonik, naprawdę pięknie łagodzi tę skórę, jednocześnie ją zabezpieczając przed utratą wody z naskórka, a olej konopny ma silne właściwości, nie tylko rozświetlające, ale też przeciwzapalne, uzupełnia niedobory lipidów naskórkowych bez obciążania gruczołów łojowych. To ważne. Kolejny preparat, lekki krem marki Slavia. Mamy tutaj nawilżenie i ochrona, tak się dokładnie nazywa, a zawarte jest niacynamid, Borówka, czyli już dwa roślinne y, ekstrakty, które będą pięknie rozświetlały skórę oraz kwas hialuronowy. Mamy tutaj też troszeczkę olejów, bo olej arganowy i żożoba. Y, dodatkowo jest jeszcze taki kompleks też działający odżywczo na nasz mikrobiom, aquaxyl, y, gdzie mamy prebiotyki w postaci ksylitoglukozydu, ant, anhy, anhydroksylitolu i ksylitolu. Dodatkowo jest jeszcze ekstrakt ze słodkiej wiśni, też o działaniu rozświetlającym, pobudzającym krążenie, bo to też jest znamienne w przypadku cer właśnie takich uśpionych, choć latem nie możemy z tym przesadzić. Pamiętajcie, żeby nie stosować jakichś właśnie intensywnych peelingów, nawet jeżeli porą wieczorną, takich bardzo pobudzających krążenie, zwyczajnie żeby ta skóra w szczególności właśnie w tym okresie wakacyjnym nie była podrażniona. Wyciąg z brzozy, z brzozy afrykańskiej o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Jest też ekstrakt z pestek Arnoty, właściwej o działaniu delikatnym, przeciwbakteryjnym i ściągającym. Produkt jest lekki w swojej konsystencji. Ma konsystencję klasycznego kremu, ale pięknie wchłania się do satyny bez obciążania gruczołów łojowych. Wszystkie te składniki zawarte to przede wszystkim bardzo silna antyoksydacja, na co też stawiamy w przypadku tych ceł pozbawionych blasku, bo już niejednokrotnie wspominałam, że antyoksydanty też działają rozświetlając. I ostatni preparat oczywiście z filtrem, już dzisiaj wspomniany, tym razem właśnie Algo Drops. Nie Algo Drops, satin marki Sensu Mary, tylko lekka emulsja przeciw fotostarzeniu. I tutaj oczywiście mamy stabilne filtry chroniące nas przed światłem. UVA, UVB światłem niebieskim i infra Red dodatkowo jest wyciąg z plechy algi o działaniu wygładzającym, zmiękczającym i rozświetlającym. Wyciąg z lilii imbirowej, która jest cudownym antyoksydantem i działa też łagodząco odżywczo. Ekstrakt z korzenia rdestu, cudowny antyoksydant, kwas hialuronowy, witamina E. To jest produkt o leciuśkiej konsystencji, ale przepięknie rozświetlający skórę. Zobaczcie. Lekka emulsja. I ona naprawdę dodaje blasku. Jest leciusieńka w swojej konsystencji, ale, żeby was nie zmyliło, pozostawia naprawdę takie ładne odbicie światła. Więc od razu zaznaczam, to nie jest tak, że nałożymy ten produkt i go w ogóle nie widać, tylko rzeczywiście to rozświetlenie jest wyraźne. Dlatego ujęłam w tym schemacie pielęgnacyjnym. Świetnie sprawdza się pod makijażem. Później ten makijaż też jest taki, właśnie pięknie rozświetlone, ale tak jak mówię, to jest efekt takiego działania tych pre, wszelkich preparatów. Ale żeby Was to nie zmyliło, to, że ta skóra lekko właśnie odbija światło, jest taka rozświetlona, nawet lekko bym powiedziała błyszcząca, to nie błyszcząca w znaczeniu tłustości, tylko błyszcząca w znaczeniu, w znaczeniu bardziej właśnie odbicia tego światła, troszeczkę jak porcelana, co jest bardzo zamierzone właśnie w przypadku tych cer ziemistych, szarawych, pozbawionych energii. I ostatni zestaw. Zestaw dla każdego, czyli taki niezbędnik wakacyjny, gdy nie wiesz na co się zdecydować. W tym niezbędniku mamy zamiast oleju emulsję do demakijażu. I to jest świetne wyjście dla osób, które nie tolerują olejów. Tutaj sprawdziłam już wielokrotnie takie wyjście z sytuacji, gdy. Moje testerki czy klientki zauważyły reakcję po olejach, że zwyczajnie w świecie, choć próbowałyśmy różnorakich, skóra źle reagowała, pojawiały się krostki, grudki, skórniki. To wtedy wybierz emulsję albo mleczko. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji. I tą emulsją do demakijażu jest algo piórmarki Sensum Mar. Tutaj mamy kompleks pięciu alg morskich oraz wody z lodowca norweskiego o działaniu łagodzącym i nawilżającym, ekstrakt z czerwonej algi, która y, działa przede wszystkim pobudzająco, jeżeli chodzi o krążenie, działa nawilżająco i przeciwdziała przebarwieniom, olej rzeżowo-odżywczy, kompleks z dwóch mikroalg i ostropestu o działaniu przeciwzapalnym, prebiotyk w postaci fruktozy i inuliny. Świetny produkt, bardzo łagodny, delikatny, stosujemy tak samo jak olejek, czyli nakładamy bezpośrednio na skórę, bez zabawy w jakiekolwiek waciki. Zobaczcie, leciusieńka emulsja, nakładamy przez pół minuty, dodajemy do niej wody i też pięknie zamieni Wam się w emulsję. Tutaj nie muszę w sumie tego tak pokazywać, bo to łatwo sobie, znowu zrobię tak, na tłuszczu łapkę. Zobaczcie, pięknie zamienia się w emulsję, tak samo jak olejek. I o to chodzi. Tak stosujemy wszelkie mleczka, emulsje myjące, nie inaczej. Nie bawcie się w waciki. Szkoda wacików, szkoda waszej skóry, naprawdę. Czyli takie rozwiązanie z sytuacji przy tym pierwszym etapie oczyszczania wieczornego. Następnie kolejna sprawa, oczyszczająca, kolejny kosmetyk. Oczyszczająca pianka do twarzy ze spiruliną i olejem z subaki marki Udo. Bardzo delikatny produkt, ale jednocześnie dzięki obecności tutaj ekstraktu z nagietka mamy silne działanie przeciwzapalne. Jest to również łagodzący pantenol. Olej z nasion kameli, olej która będzie działała na lipidy naskórkowe. Ona też jest silnym antyoksydantem. Dodatkowo sól sodowa PCA zatrzymująca wodę w naskórku. Hydrolat z zielonej herbaty, który działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Wspomniany w nazwie ekstrakt ze spirulino o działaniu przeciwzapalnym. Dodatkowo mamy tutaj fruktozę i mocznik, niacynamit i nozytol. I kwas mlekowy, który działa też jako konserwant nieujęty w stężeniu. Już to tłumaczyłam, że tu się nie musimy go obawiać, bo przede wszystkim będzie działało rozświetlająco, ale w żaden sposób podrażniająco. Poza tym jest zmywany. I zobaczcie. Bardzo miękka, puszysta pianka. Nakładamy już na zbliżoną skórę. Nie musimy dodawać wody. Taka ilość wystarczy Wam na umycie twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo dobry produkt sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry. Wspomnę tylko, że ma taki różany zapach, więc coś dla miłośniczek takich zapachów, a też ostrzeżenie dla tych osób, które może nie przepadają za takimi nutami. I kolejny, bardzo neutralny powiedziałabym preparat, to jest antyoksydacyjna mgiełka z marki Skintra. Ochronna esencja antyoksydacyjna, tak dokładnie się nazywa. Tutaj przede wszystkim mamy taki kompleks, który się nazywa Celtek. Które przede wszystkim nawilża, zmniejsza zaczerwienienie. Jest też morski składnik Arctalis, który tworzy na powierzchni film zabezpieczający skórę przed wnikaniem pyłu miejskiego i chroni przed światłem niebieskim. Dodatkowo mamy ferment galaktomyce z ilości 5%, czyli działanie na mikrobium, a to przyda się każdemu. Kompleks NMF, czyli naturalny kompleks nawilżający. Tutaj mamy połączenie aminokwasów, mocznika, soli sodowej PCA i kwasu mlekowego oraz alantoiny i sacharydów. Silne łagodzenie, nawilżanie na tym etapie. I jest jeszcze połączenie mentolu i kwasu piroglutaminowego, które w efekcie dadzą nam przyjemny efekt łagodzenia, nawilżenia i chłodzenia. To ważne. Tu naprawdę to chłodzenie jest znamienne. Jak nałożycie sobie na przykład po zastosowaniu tej mgiełki. Maskę w płachcie, to czujecie cały czas chłodzenie, w moim mniemaniu jest to bardzo przyjemne w okresie letnim. Także pokazuję już, jak tam giełka wygląda. Jest delikatna. Lekka, no, jak giełka, oczywiście, mamy tutaj y, drobne kropelki. Fantastycznie się sprawdza. Naprawdę w kwestii tutaj nawilżenia, antyoksydacji, mamy cały spektrum y, działania dla każdego rodzaju skóry, y, nawet tych bardzo wrażliwych, także przepięknie tutaj mamy też odbudowanie też właśnie całego nawilżenia i zatrzymanie wody w naskórku. Doskonałe rozwiązanie. I tutaj też Wam się sprawdzi zarówno w roli toniku, esencji, jak i nawet lekkiego serum. Kolejny Preparat to krem Heaven Ice Face marki botanika, krem nawilżający do twarzy na dzień. Tutaj jest całe bogactwo składników. Mamy olej słonecznikowy, rzepakowy, dodatkowo ekstrakt struskawek malin, jeżyn, czyli małe czerwone owoce o działaniu antyoksydacyjnym, łagodzącym, nawilżającym, wzmacniającym ściany naczyń. Dodatkowo jest jeszcze czarna porzeczka, też o silnym działaniu łagodzącym. Olej z pomidora, który jest bogaty w likopen ale również osobny jest kompleks likopenu z kwasami omega-3 i 6. Likopen jest substancją właśnie zawartą w pomidorach, która wzmacnia barierę ochronną skóry przed słońcem. Stąd mój wybór, jeżeli chodzi o różnorakie skóry. Dodatkowo jest jeszcze łagodzący pantenol i witamina E. I teraz produkt jest w konsystencji lekkiego kremu. Daje Wam naprawdę takie matowe, satynowe wykończenie. Świetnie sprawdza się nawet przy tych skórach bardziej skłonnych do przetłuszczania się, ale jednocześnie on jest tak po środku. Czyli jednocześnie zabezpiecza Waszą skórę przed utratą wilgoci, lekko ją odżywia bez przeciążenia gruczołów łojowych, czyli możemy iść wtedy w stronę bardziej skór skłonnych do przesuszeń. I ostatnia moja propozycja na dziś. Aż mi się ręcznik papierowy skończył. Mamy tego dzisiaj troszkę. To jest oczywiście produkt z filtrem marki NINELESS. Essential UV SPF 50 Shield Soothing Sun Cream. Tak jak nazwa wskazuje, to jest naprawdę łagodzący krem z filtrami. Mamy tutaj oprócz filtrów niacynamid, olej ze słodkich migdałów, wyciąg z bluszczu, który wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, adenozynę, która będzie łagodziła i regenerowała naskórek. Ekstrakt z jabłka, który reguluje złuszczanie, tylko żeby Wam się tutaj nie skojarzyło, że macie coś złuszczającego, no nic bardziej błędnego. Tutaj mamy zapobieganie takiej szorstkości skóry. Ekstrakt z jaśminu, który uszczelnia barierę lipidową skóry i nawilża. Dodatkowo jeszcze w postaci prebiotyku jest glukoza. Mamy też olej makadamia, nie ujęta w stężeniu witaminka C, bardzo delikatnia. Czyli tutaj bez obaw, że cokolwiek się stanie i mamy dodatkowo jeszcze beta glukan, które też będzie działało odszywczona mikrobiom i ekstrakt z Nie pamiętam na ilu skórach, już wypróbowałam ten preparat wzdłuż i wszerz. Na cerach skłonnych do przetłuszczania, do przesuszania, z nawrotami trądzikowymi, z nawrotami atopowego zapalenia skóry. Na cerach rumieniowych, typowo naczyniowych, z trądzikiem różowatym. Także dlatego go zawarłam właśnie w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że tutaj mam końcóweczkę, że jeszcze uda mi się Wam go wydobyć, a jest jeszcze nawet całkiem sporo. Wydaje się dość gęsty, żeby was to nie zmyliło. Daje klasyczne kremowe wykończenie o lekko satynowym. Yy, klasyczne kremowe wykończenie o lekkiej satynie, tak najłatwiej będzie powiedzieć. Świetnie sprawdza się pod makijażem, bez niego, yy, właśnie w wersji takiej sote, czyli bez kremu BB po prostu. Jest to świetny produkt, przeciwsłoneczny, bez nadmiernego. Obciążenia gruczołów łojowych, bez takiego klasycznego matu. To jest coś pomiędzy, ale też nie macie takiego rozświetlenia. Mimo, że to jest produkt koreański i z reguły po produktach koreańskich należałoby się spodziewać takiego efektu porcelany, czyli dość mocnego błyszczenia, to tego po tym produkcie nie macie. To jest po prostu, możecie jeszcze na zbliżeniu zobaczyć, lekkie nawilżenie, bliżej powiedziałabym satyny. Tu w ogóle nie ma mowy o błyszczeniu. Dlatego jest to zawarte w tym najbardziej neutralnym schemacie dla. Wszystkich. Czyli zauważcie, jeżeli macie jakikolwiek problem, w którą stronę tutaj się wybrać, że tak powiem, czy bardziej zadziałać w stronę naczyń, jak w, schemacie, jak w schemacie numer 4. Ja mówię w schemacie numer 4, bo to był zestaw, chyba o ile dobrze pamiętam, przedostatni, czy bardziej regulująco na pracę gruczołów łojowych, tam też macie gotowe rozwiązania, to jeżeli nie wiecie na co się zdecydować, bądź nie korzystacie ze, z moich schematów, bądź zwyczajnie w świecie nie umiecie się zawrzeć w którejś z tych grup, to ten schemat śmiało możecie tutaj wypróbować ten zestaw. Pamiętajcie o tych wszystkich zasadach, o których wam mówiłam w tej części teoretycznej. Jeżeli jeszcze nie wykorzystałam tematu, to jak zawsze proszę o pytanka oczywiście pod filmem, a wtedy będę odpowiadała w waszych komentarzach. Gorąco was pozdrawiam. Życzę cudownych wakacji, cudownego wypoczynku, bo może już któraś z Was się wybiera na upragniony urlop. Dbajcie o siebie, zabezpieczajcie tą skórę przed słońcem. To jest najważniejsza kwestia, o której bym miała powiedzieć, bo powiem Wam tak: oczywiście, oczyszczanie jest bardzo, bardzo ważne, ale jeżeli, jeżeli na etapie ochrony przeciwsłonecznej nie zabezpieczycie odpowiednio skóry, to później trudno jest ją ratować. Im szybciej, taki, do, Im szybciej, im wcześniej w okresie wakacyjnym do takiego podrażnienia dojdzie, tym później trudniej taką skórę poprowadzić przez całe okrągłe lato. Więc szczególnie już teraz. W okresie właśnie tym czerwcowym, lipcowym, no najbardziej czerwcowym. To jest ten moment taki punkt zapalny. Jeżeli tutaj dobrze będziecie prowadziły swoją skórę, to ona Wam również dobrze odpowie we wrześniu, nie trzeba będzie jej ratować. Pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! pa.